Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się książ Przemysław Krakowczyk, a to jest 250 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami pieśni z księgi Syracha, rozdział 36, werset od 1 do 5 oraz od 10 do 17. Zmiłuj się nad nami, Władco, Boże Wszechrzeczy, i spojrzyj. Ześli bojaźń przed Tobą na wszystkie narody. Wyciągnij rękę przeciw obcym narodom. Niech zobaczą Twoją potęgę. Tak jak przez nas wobec nich okazałeś się święty, tak przez nich wobec nas okaż się wielki. Niech Cię uznają, jak my uznaliśmy, że nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie. Odnów znaki i powtórz cuda. Wsław rękę i prawe ramię. Zgromadź wszystkie szczepy Jakuba i weź je w posiadanie, jak było od początku. Panie, zmiłuj się nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem, nad Izraelem, którego przyrównałeś do pierworodnego. Zlituj się nad Twoim świętym miastem, nad Jeruzalem, miejscem Twego odpoczynku. Napełnij Syjon wysławianiem twej mocy i lud Twój chwałą swoją. Daj świadectwo tym, którzy od początku są Twoimi stworzeniami, i wypełnij proroctwa dane w Twym imieniu. Daj zapłatę tym, którzy oczekują ciebie, i prorocy Twoi niech będą uznani za prawdomównych. Wysłuchaj, Panie, prośby tych, co Cię błagają, zgodnie z błogosławieństwem Aaronowym dla twego ludu. Niech wszyscy na ziemi poznają, że jesteś Panem i Bogiem wieków. W rozdziałach trzecim i czwartym księgi Pieśni nad Pieśniami kontynuowane są opisy romantycznej miłości i zaangażowania między oblubienicą a oblubieńcem. Teksty te okazują tęsknotę, radość z ponownego spotkania i głęboką intymność. A także celebrują piękno i namiętność tej relacji, podkreślając jej symboliczne znaczenie jako obrazu miłości Bożej do ludzkości. mym nocą szukałam umiłowanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wstanę, obejdę miasto po ulicach i placach, szukać będę ukochanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Czy widzieliście miłego duszy mej? Zaledwie ich minęłam, znalazłam umiłowanego mej duszy. Pochwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mej matki, do komnaty mej rodzicielki. Zaklinam Was, córki jerozolimskie, na gazele i na łanie polne. Nie budźcie ze snu. Nie rozbudzajcie ukochanej, póki sama nie zechce. Kim jest ta, co się wyłania z pustyni wśród słupów dymu, owiana wonią mirry i kadzidła i wszelkim wyszukanym zapachem? Oto lektyka Salomona Sześćdziesięciu mężnych ją otacza spośród najmężniejszych Izraela. Wszyscy wprawni we władaniu mieczem, wyćwiczeni w boju. Każdy ma miecz u boku przez wzgląd na nocne przygody. Król Salomon uczynił sobie palankin z drewna libańskiego, kolumny zrobił ze srebra, baldachim ze złota, siedzenie z purpury, a wnętrze wyścielone z miłością przez córki jerozolimskie. Wyjdźcie i popatrzcie, córki Syjonu, na króla Salomona w koronie, którą ukoronowała go jego matka w dniu jego zaślubin. W dniu radości Jego serca. O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna, oczy Twe jak gołębice za Twoją zasłoną. Włosy Twe jak stado kus falujące na górach gileadu, zęby twe, jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą z kąpieli. Każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej. Jak wstążeczka purpury, wargi twe i mowa Twa pełna wdzięku. Jak okrawek granatu, skroń Twoja za Twoją zasłoną. Szyja Twoja, jak wieża Dawida zbudowana warstwami. Tysiąc tarcz na niej zawieszono. Wszystką broń walecznych. Piersi Twe, jak dwoje koźląt, bliźniąt gazeli, co pasą się pośród lili. Nim wiatr wieczorny powieje i znikną cienie, Pójdę ku górze Mirry, ku pagórkowi Kadzidła. Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy. Z Libanu przyjdź, oblubienico, z Libanu przyjdź i przybliż się. Stąp ze szczytu Amany, z wierzchołka Seniru i Hermonu, z jaskini lwów, z gór Lampartów. Oczarowałaś me serce, siostroma, oblubienico. Oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem Twych oczu, jednym paciorkiem Twych naszyjników. Jak piękna jest miłość Twoja, siostroma, oblubienico. O ileż lepsza jest miłość Twoja od wina, a zapach olejków Twych nad wszystkie balsamy. Nektarem ociekają wargi Twe, oblubienico. Miód i mleko pod Twoim językiem, a zapach Twoich szat, jak woni Libanu. Ogrodem zamkniętym jesteś, siostroma, oblubienico. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Pędy Twe, granatów gaj z owocem wybornym. Kwiaty henny i nardu. Nard i szafran, wonna trzcina i cynamon i wszelkie drzewa żywiczne. Mirra i aloes i wszystkie najprzedniejsze balsamy. Jesteś źródłem ogrodów. Zdrojem wód żywych, spływających z Libanu. Powstań, wietrze północny, nadleć wietrze z południa, wiej poprzez ogród mój, niech popłynął jego wonności niech wejdzie miły mój do swego ogrodu i spożywa jego najlepsze owoce. List Rzymian rozdział czternasty. Zachęca do poszanowania różnic w wierzeniach i praktykach między wierzącymi, takich jak przestrzeganie dni świątecznych oraz spożywanie określonych pokarmów. Paweł wzywa do unikania oceniania innych w sprawach, które są kwestią sumienia i podkreśla, że wszystko, co robimy, powinno być zgodne z wiarą i dla chwały Bożej. Promując pokój i wzajemne budowanie się w Chrystusie. A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi słaby, jada tylko jarzyny. Ten, kto jada wszystko, niech nie pogardza tym, który nie wszystko jada. A ten, który nie je, Niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go łaskawie przygarnął. Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego pana. Ostoi się zresztą, bo jego pan ma moc utrzymać go na nogach. Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe. Niech się każdy trzyma swego przekonania. Kto przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana, a kto jada wszystko, jada dla Pana. Bogu przecież składa dzięki. A kto nie jada wszystkiego, nie jada ze względu na Pana, i on również dzięki składa Bogu. Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie, i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, Umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi jak nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga. Napisane jest bowiem: Na moje życie, mówi Pan, Przede mną zegnie się wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich, a raczej tak osądźcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste. A jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste. Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego brata, nie postępujesz zgodnie z miłością. Tym swoim stanowiskiem w sprawie pokarmów nie narażaj na zgubę tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc posiadane przez Was dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa, bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije. Ale to sprawiedliwość, pokój i radość w duchu świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu. Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy. Wprawdzie każda rzecz jest czysta, stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek, spożywając ją, dawał przez to zgorszenie. Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi, gorszy albo osłabia. A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia. Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.